Krzysztof Jotko, można powiedzieć, że tuż po powrocie z Montrealu, tuż po powrocie od George'a St-Pierre'a, od razu ostro wziąłeś się do roboty i już pierwsze zapaśnicze treningi z Robertem Roszkiewiczem. To tak wyniknęło właśnie po pobycie w Kanadzie, że postanowiłeś się z nim skontaktować, już wcześniej planowałeś takie właśnie przygotowania. Co do Roberta Roszkiewicza, to już trenowałem z nim bodajże do walki z Łukaszem Krzysztofem Sadeckim. Wcześniej już prowadziliśmy jakąś współpracę. No i po powrocie z Kanady zadzwoniłem do Roberta i spytałem się, czy by ze mną porobił jakieś dwa treningi w tygodniu. On się zgodził, powiedział, że z chęcią mi pomoże i bardzo z tego się cieszę. No i będziemy pracować razem do mojej kolejnej walki. Ten pierwszy taki trening na przetarcie przed tymi przygotowaniami takimi już konkretnymi za tobą, jak oceniasz ten właśnie pierwsze spotkanie po powrocie z Kanady z Robertem? Pierwsze treningi, tak jak to pierwsze treningi, zawsze trzeba sobie porozmawiać, powiedzieć, co ja chcę zrobić, jaką on ma wizję na trening, tak, więc dzisiaj był bardziej taki, można powiedzieć, trening rozmowny. Tak? Na przetarcie tak trochę. Na przetarcie, tak, więcej planowaliśmy niż trenowaliśmy, ale było całkiem fajnie, mamy fajną salkę, więc będzie wszystko w porządku, mam nadzieję. Wszystko w porządku było też w Kanadzie. Bardzo mocno was tam przećwiczyli ci zawodnicy, z którymi mieliście okazję sparować, trenować, ćwiczyć? Muszę powiedzieć, że poziom w Tristar w Kanadzie jest troszeczkę większy niż w Polsce, bo nawet zawodnicy, którzy nie mają żadnych walk zawodowych, są naprawdę dobrzy. Udało nam się potrenować z każdym z tamtejszych zawodników. Trenowaliśmy z Franciskiem Carmontem, z George'em St-Pierre'em, z Nordinem Talebem, z takim historycznym, mogę powiedzieć, nawet sławnym Damianem Lamissou, pseudonim Gro, więc super. Chłopaki nas fajnie przyjęli, bardzo miła atmosfera i myślę, że kolejny raz też tam pojadę, ale myślę, że to będzie lato, a nie zima, tak? Pogoda nas troszeczkę połamała. No właśnie, bo tam tutaj było piękne słońce, a tam dostawaliście informacje, a tam śnieg. Jeżeli byliśmy w samochodzie albo w domu, przez okno była bardzo ładna pogoda, tak świeciło słońce, nie było śniegu na ziemi, ale gdy wyszedłeś na zewnątrz, wiał wiatr, było około minus 15, więc... Skąd te zdjęcia za spami na początku pobytu? Dałem mi pan skończyć. Jednego dnia była wiosna przez okno, tak? Drugiego dnia wstawaliśmy rano, a było już po pasa śniegu, tak? Było po pasa śniegu, ale szybko ten śnieg jakoś władze Montrealu wytransportowali z miasta i następnego dnia znowu napadał śnieg i tak w kółko, tak. Oni sami powiedzieli, że to ta zima w tym roku jest naprawdę katastroficzna i nigdy w życiu nie mieli takiej zimy, jaka była w tym roku. Byliście akurat w momencie, kiedy George St-Pierre ogłosił, że ma kontuzję. To z którymś z was tej kontuzji doznał, czy raczej to gdzieś tam się wydarzyło w innym momencie jego treningu? Ja byłem ogólnie zdziwiony tej kontuzji, bo sam przeczytałem. Widziałem, trenowaliśmy razem rano, później wieczorem, około wieczorem, można powiedzieć w nocy, dowiaduje się, pisze ktoś tam na jakimś portalu, że George ma kontuzję kolana. Mówię, co to za jakiś bullshit, tak? Ale następnego dnia spytałem się tam chłopaków i tak naprawdę doznał kontuzji na wieczornym treningu zapaśniczym, gdzieś tam w klubie zapaśniczym w Montrealu i no i niestety to te samo kolano, co miał kiedyś, tak. I lekarze wykluczają go nawet do 10 miesięcy przerwy, więc mam nadzieję, że jeszcze wróci po swój pas. Tak zapowiadał, pytaliśmy się go. Mówię, George, wracasz po pas? On mówi, że wraca uśmiechnięty, ale mówi, że jeszcze nie teraz. Teraz znowu taka kontuzja, mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. No właśnie, on wraca do zdrowia, ty się przygotowujesz do kolejnego pojedynku. Powiedz jeszcze, wracając za chwileczkę do tego kanadyjskiego twojego pobytu, od rana do wieczora, z tego co się orientuję, po prostu były tylko same treningi. Tam specjalnie nie mieliście okazji, żeby poznać miasto, ani jakieś inne atrakcje związane z pobytem w Montrealu. Po prostu trenowaliście cały czas non-stop, przez ten cały miesiąc, przez cały marzec. W tygodniu trenowaliśmy 6 dni w tygodniu, w niedzielę mieliśmy tylko taką wolną od treningu.
No i cały tydzień od poniedziałku do piątku trenowaliśmy dwa razy dziennie, a w weekend, no nie powiem, że nie zwiedziłem, no obejrzałem ten Montreal, tak, czasami nie było aż tak zimno, więc w weekend chodziliśmy do centrum, zwiedzaliśmy troszeczkę centrum. Alex Garcia, którego poznałem w Brisbane na UFC, tam woził i oprowadzał nas po Montrealu, więc coś tam zwiedziłem, ale chłopacy zapowiadali, że w lato na pewno jest dużo lepsze miasto i dużo można więcej zobaczyć i dużo więcej się dzieje niż w zimę. Jeszcze tylko wrócę na momencik, bo wspomniałeś, że między innymi z Carmonem również trenowałeś. To jest zawodnik, który ma na koncie, ma na rozkładzie między innymi właśnie Magnusa Sedeblanda. Wspominaliście o tym, rozmawialiście o tym w kontekście swoich wspólnych treningów, że ty teraz właśnie na Szweda się szykujesz, a on z tym Szwedem ma już zaliczone zwycięstwo? Tak, wspominaliśmy, rozmawiałem o nim z Frankiem. Frankiem tak na niego mówiliśmy. No i dał mi tam parę wskazówek, tak, co powinienem zrobić, na co powinienem uważać. I głównie z nim sparowałem, tak, bo Francis jest, można powiedzieć, podobnych wymiarów co Magnus Cedeblad, tak. No właśnie, to jak przed tym Magnusem Cedeblandem teraz w tym momencie swoich przygotowań się widzisz, jak się czujesz, jak oceniasz swoją formę? No teraz na pewno czuję się bardzo dobrze zapaśniczo, tak? Trenowałem w Kanadzie głównie prawie zapasy i ground and pound i parter. Teraz poprawię troszeczkę stójkę u Zbigniewa Rauby, a także Łukasza Roli w palestrze i myślę, że będzie dobrze, tak? I jedziemy 31 to wygrać. No i tego się trzymajmy. Jeszcze tylko na koniec zapytam, powiedz tak, trenujesz ze Zbigniewem Raubą, teraz tutaj zapasy z Robertem Roszkiewiczem, jest gdzieś tam oczywiście Mirosław Okniński. Jak to będzie wyglądał się twój narożnik? Czego możemy się spodziewać? Kto stanie w twoim narożniku podczas tej walki w Berlinie? W moim narożniku stanie oczywiście Mirosław Okniński, Zbigniew Raubo, a także mój taki dobry kolega Piotrek Zaleski. Zbigniew Robo też będzie u siebie w narożniku podczas tej gali. Tak, będzie w moim narożniku. Mam nadzieję, że nie pogryzą się z Mirosławem Okińskim, ale tak, będzie w moim narożniku. No to nic, tylko rzeczywiście wygrywać. Dziękuję bardzo za ten wywiad i życzymy powodzenia podczas tej majowej gali w drugim już występie na imprezie największej organizacji MMA na świecie. Dzięki bardzo. Dziękuję.